księżyc już nad Londynem, a ja jestem przed wejściem do wioski olimpijskiej w Londynie. Czekam tutaj na Otylię Jędrzejczak, która chyba no, ostatni raz wystąpiła, przynajmniej indywidualnie, bo jeszcze popłynie w sztafecie na Igrzyskach Olimpijskich. Czekam na Pawła Korzeniowskiego, który niestety też medalu nie zdobędzie. Śmieszna sprawa, bo tak, no tu jest takie wielkie centrum handlowe Westfield, tutaj wielki taki park, car park, za tym wszystkim jest park olimpijski, a tu jest pilnie strzeżone wejście do wioski olimpijskiej, tam tylko 200 dziennikarzy naraz, ale zresztą o tej porze już nie wpuszczają, a tutaj właśnie to ponure teraz wieczorem blokowisko, to jest właśnie wioska olimpijska. Tam właśnie z każdego balkonu zwieszają jakieś flagi narodowe. No i właśnie tutaj czekamy, wyjdzie ktoś czy nie? Nie wyjdzie. Różni sportowcy się tutaj przywijają. Tomasz Majewski przechodził, który w piątek może zdobędzie medal w pchnięciu kulą. O, i tą alejką tam właśnie oni sobie wychodzą do centrum handlowego na zakupy. Zresztą jak się tutaj stoi, to co chwila jacyś i mniej znani, bardzo znani sportowcy, to tak jak ten tam, idą sobie z zakupami, z siatami, z torbami. Jak się ma szczęście, to można się tu natknąć i na, nie wiem, chłopaków z Dream Teamu, czyli reprezentację amerykańskich koszykarzy, ale przed chwilą i rosyjscy lekkoatleci, i nie wiem, polski judoka, i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście też polscy koszykarze, bez problemu dało się z nimi porozmawiać o tej porażce nieszczęsnej z Bułgarami. Przyznają, że ta porażka, a tutaj koledzy, przepraszam, wtrącę, z TVN-u i z Orange Sport. Natomiast koszykarze przyznają, że mieli gorszy dzień, że Bułgarzy byli rzeczywiście dużo, dużo lepsi, że to nie jest tak, że którykolwiek z nich się zachłysnął tą wygraną z Włochami i po prostu odlecieli, zlekceważyli. Nie, to po prostu nie był ich dzień. Paweł Zagumny nawet powiedział mi, że być może ta porażka była potrzebna. Pamiętajmy, no to już było chyba 20 zwycięstw pod wodzą trenera Anastazjego teraz. Po to, żeby jednak coś na tych igrzyskach osiągnąć, trzeba było zejść na ziemię i może właśnie taka porażka z Bułgarią, którą dopiero przecież na Lidze Światowej 3-0 wygrała reprezentacja Polski, może się to przyda. Paweł Zagumny użył wręcz słów, może to jest tak, że my Polacy musimy mieć nóż na gardle, żeby coś tutaj osiągnąć. Teraz mecz z bardzo, bardzo silną Argentyną, którą też dopiero co przecież w pucharze, przepraszam, no tak, w memoriale Wagnera reprezentacja Polski pokonała, ale jak mówił, kto to mi mówił? A Krzysztof Ignaczak, że to nie ma żadnego znaczenia to, co było tutaj, turniej olimpijski, tu się wszystko zaczyna od nowa. Bułgarzy, rozbity zespół, odszedł trener, odszedł czołowy zawodnik, a jednak bez presji zagrali fantastyczny mecz i wygrali. Mają już dwa zwycięstwa. Kto to tak tutaj się śmieje? Australijczycy, zdaje się. Wszystko co było, wszystkie zwycięstwa na bok, wszystko zaczyna się od nowa. Jak ich pytałem, jak teraz zareaguje trener Anastazji, to nikt nie wiedział, bo wszyscy mówią jeszcze, żeśmy z nim nie przegrali na jakieś tam mecze. Bartosz Kurek mówi, jakieś tam mecze w Pucharze Świata się nie liczą, więc sami się zastanawiali, czy czeka ich męska rozmowa, czy też nie. Chociaż mówili, że taka męska rozmowa wcale jest niepotrzebna. No to była po prostu, to był po prostu wypadek przy pracy. Z Argentyną zagrają w pełni skoncentrowani, jednak bardzo im zależy na zwycięstwie. Niby turniej zaczyna się dopiero od ćwierćfinału, ale chodzi o to, żeby przed tym ćwierćfinałem zająć
lepsze miejsce. No i trudno trochę prorokować, ale jak się tak ich słuchało, tego jak tą porażkę przyjmują, co mają teraz zamiar zrobić, co mają zamiar udowodnić trenerowi i sobie, no to nie sposób nie wierzyć, że wygrają. Może po ciężkim boju, może 3-2, ale zwyciężą.